Założenie ruchu było następujące. Ruch nie jest stowarzyszeniem. Żeby być uczestnikiem ruchu obrony, wystarczy decyzja danego człowieka, który mówi, ja się czuję uczestnikiem ruchu obrony praw człowieka i obywatela i będę podejmował w tych ramach takie działania, które moim zdaniem są słuszne. A jeżeli z jakichś powodów będę chciał zaprzestać działalności, to powiem sam sobie, to już nie jestem uczestnikiem, prawda? W ten sposób. I nie mamy żadnych władz, uzgadniamy wszystko między sobą. Mieliśmy tylko instytucję dwóch rzeczników, Andrzej Ciuma i ja, którzy tylko jakby nie reprezentowali poglądy wszystkich, tylko reprezentowali te działania, które były po prostu podejmowane i informowali tylko o nich, to było tak pomyślone. Faktycznie to oczywiście było kierownictwo organizacyjne, ale formalnie nie. Założenia programowe były bardzo proste. Była to walka o stosowanie praw człowieka w Polsce, polegające zarówno na propagowaniu samej idei, na zwracaniu uwagi, że system prawny PRL-u, przynajmniej ten formalny, zapisany w Konstytucji, przyznaje bardzo szerokie prawa obywatelskie, które są nierespektowane, a więc należy te spopularyzowane przez nas prawa obywatelskie zaczynać stosować w praktyce, nie czekając na jakiekolwiek bezpośrednie działania rządu. We wrześniu 1978 roku odbyło się pierwsze tak zwane ogólnopolskie spotkanie uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I wystąpiliśmy z deklaracją o charakterze politycznym, z deklaracją odrzucającą decyzje jałtańskie jako nieobowiązujące Polaków, traktujące Jałtę jako bezprawne działanie, także bezprawne w sensie prawa międzynarodowego. Porozumienia jałtańskie były porozumieniami przywódców trzech mocarstw, które nigdy nie zostały przez te mocarstwa zalegalizowane.